Damski punkt widzenia. Czyli subiektywnie po otaczającym nas świecie w programie Nie tylko dla kobiet. Ciekawi goście, praktyczne porady, moda i uroda. Samochody, sport i zabawki nie tylko dla dzieci. Damski punkt widzenia. Dobry wieczór Państwu, to jest Damski punkt widzenia. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest podróżnik, fotograf, bloger Robert Stocki. Witam serdecznie. Witam, dobry wieczór Państwu. Panie Robercie, kto by pomyślał, że tak długo się Pan ukrywał przed tym, żeby tu zasiąść na tej kanapie, mając na swoim koncie takie sukcesy, a mianowicie ja od razu przejdę do rzeczy, czyli publikacje w National Geographic, między innymi oczywiście pisanie również do National Geographic Polska. To wszystko wynika jakby z historii Pana życia, czyli z tego, że już od wielu, wielu lat jeździł Pan w różne części świata, ostatnio po Stanach Zjednoczonych, ale zacznijmy od początku. Zanim przejdziemy do tego zdjęcia, to chciałam zapytać, skąd w ogóle narodziła się taka pasja? Dlaczego zaczął Pan podróżować? No to jest takie trudne pytanie po prostu. No podróż to jest jakiś styl życia, nie wiem, kwestia charakteru. Trudno coś o sobie tak powiedzieć. Po prostu jeżdżę i fotografuję, zwiedzam. Lubię to, po prostu to są takie rzeczy, które no trudno określić jakby jednym słowem dlaczego. No po prostu ciekawość świata. A cały czas z tych podróży coś nowego się przywozi, coś nowego się wynosi. I jakby inny punkt widzenia na taką, nazwijmy to, szarą rzeczywistość. Człowiek przyjeżdża w te cztery z powrotem kąty własnego domu i inaczej patrzy na wiele różnych rzeczy. Kiedy pamięta Pan tę swoją pierwszą, taką bardziej daleką podróż, może niekoniecznie daleką fizycznie, ale taką najbardziej zapamiętaną jako jedną z tych pierwszych podróży? No na pewno to było w 1985 roku, ależ to dawno było temu, kiedy pierwszy raz lądowałem w Indiach, w New Delhi i szczerze mówiąc, jak wysiadłem z samolotu, miałem wrażenie, że jestem na scenie jakiegoś filmu, bo to jest tak obca cywilizacja, tak obce miejsce, tak zdumiewająco inni ludzie, kultura, wszystko, muzyka, zapachy, wszystko, co otacza wokół, że no, byłem w szoku zupełnym. To bardzo się było trudno przestawić i chłonąć to wszystko. Także to była pierwsza jakby wyprawa, no i kolejna potem już Nepal, bo pokazały się wielkie góry. Z samego rana te wybiegliśmy ze znajomymi na górę do hotelu, tam na samej górze, są takie miejsca, gdzie można sobie po prostu popatrzeć, posiedzieć, porozmawiać i rano żeśmy oglądali, jak się to wszystko tam rozwidnia, chmury rozchodzą się i nagle potężne góry, które wiszą nad miastem, to było niesamowite przeżycie. No i spędził Pan 3 lata podróżując. No tak łącznie, tak się zebrało. To nie można tego nazwać wycieczką ani wakacjami. To jest kawałek życia spędzony w zupełnie obcej cywilizacji, tak jak Pan powiedział. Co najbardziej zaskoczyło Pana właśnie w tych krajach? Najbardziej myślę, że z jednej strony wydawałoby się początkowo, że to jest takie inne, obce, ale po pewnym czasie ci ludzie są tacy sami, mają te same pragnienia, mają te same zainteresowania. Często zaskakująco dużo wiedzą o Polsce. To czasami były zupełnie zdumiewające. Spotykałem ludzi, którzy zupełnie całkiem nieźle mówili po polsku, ponieważ handlowali z Polakami, czy po prostu mieli dobry kontakt z marynarzami wcześniej. Potem już tam w tych dzielnicach typowo handlowych, gdzie ludzie przyjeżdżali, często Polacy odwiedzali te rejony ze Szepaharganczu w Indiach, w New Delhi. Także, a tak poza tym, poza dużymi miastami, które są chyba dość podobne na całym świecie, gdzie jest ten tłok, gdzie jest ten pośpiech, gdzie jest ta gonitwa zwariowana, myślę, że wieś to jest rzecz, która mi się chyba najbardziej podoba, bo ci ludzie są tacy troszeczkę, nazwijmy to, normalniejsi, spokojniejsi, a to życie płynie zupełnie inaczej i zupełnie podobnie jest tutaj w Stanach. Tu jak się odjeżdża kawałeczek, nawet wystarczy kilkadziesiąt mil za Chicago, można znaleźć się w tak zupełnie innym świecie, że sobie trudno to wyobrazić. Podczas tak długiego podróżowania na pewno pojawiają się sytuacje trudne, niebezpieczne czasami, zaskakujące. Czy jakieś takie właśnie rzeczy wydarzyły się podczas
tego pobytu też w Pakistanie chociażby? No myślę, że Pakistan troszeczkę taki zawsze był w moich spotkaniach taki troszeczkę niepewny. Może dlatego, że było to kraj, jest to kraj rzeczywiście islamski i to się czuje na każdym kroku. Ludzie na pewno w dużych miastach, bo byłem i na południu i potem dalej w Lahore. No niestety tam co chwilę były jakieś zamachy, jakieś były sytuacje niezbyt przyjemne i ten okres, który akurat pamiętam z półtostego Pakistanu, to były bez przerwy jakieś wędrówki ludów, jeżdżenie pociągiem z Lahore do Amritsaru, który przynajmniej raz w tygodniu był regularnie ostrzeliwany. Także jak się wsiadało do tego pociągu, to tak nie bardzo było wiadomo, jak się wysiądzie. Ale czy takie sytuacje nie studzą trochę tego apetytu na podróże? Myślę, że nie. To troszeczkę jest kwestia przypadku, bo wcześniej wiadomo, jak się przygotowuję do podróży, to staram się sprawdzić takie okoliczności, wiedzieć mniej więcej, czy warto jechać, czy nie. Natomiast życie to weryfikuje. Ale wiedząc, że Pakistan jest takim miejscem, jakim jest i wiele się nie zmieniło, może tylko to, że jest jeszcze... Wiele lat temu to było. To były lata koniec 80., początek 90. Swobodnie mogliśmy podróżować do Pakistanu i bardzo dużo takich turystów z Europy Zachodniej, nikt nie miał żadnych problemów. Nie mieli problemów również alpiniści, himalaiści, powiedzmy sobie. Te pierwsze niespodziewane zupełnie, ta masakra w górach, to jest wielka niespodzianka i szok dla wszystkich, bo nikt by się czegoś takiego nie spodziewał. Myślę, że ci biedni, nieszczęśliwi mieszkańcy również. Także to troszeczkę trzeba mieć takiego pecha, powiedzmy, w życiu, żeby coś takiego wydarzyło. No na pewno teraz jest to dużo bardziej niebezpieczne. Czy zdarzyły się jakieś sytuacje takie mrożące krew w żyłach? No na pewno strzelaniny należą do no takich sytuacji. No ja wiem, czy były takie sytuacje. No, najczęściej jak się jeździło, latało jakimś samolotem, nie do końca pewnym, czy się nim doleci, jakimiś bangladeskimi liniami lotniczymi i człowiek nie wiedział, czy trafi w ten airport, czy nie. To rzeczywiście czasami były spore emocje, ewentualnie w okresie monsunowym. Jak tym samolotem potrafił potężnie targać i nie zawsze tam chciał wylądować tak jak trzeba. No ja wiem, poza tym była taka zabawna sytuacja w Bangladeszu, gdzie żeśmy z kolegą wędrowali przez bardzo taką rzadko uczęszczaną granicę, tak zwaną skośkę, i przechodziliśmy koło pewnej wioski i tam w tej wiosce pomachaliśmy z daleka, przeszliśmy przez pola ryżowe i nagle tam wyszła jakaś grupa żołnierzy, ubrana trochę muzealnie, bo tam mieli takie jakieś dziwne spluwy, nazwijmy to, na sznurku, chińskie trampki czerwone, takie niebieskie, stare, i krzyczą tam na nas. No to ja mówię, słuchaj kolega, no wracamy się, no bo zaczną do nas tam pukać w tym polu, nigdzie nie uciekniemy. No i wróciliśmy, była grupka gdzieś może 7-8 żołnierzy, w tym jeden tam jakiś był ważniejszy. No i jedyne chyba, co tam znali, to powiedzieli paszport. No to podałem paszport polski, ten paszport odwrócił do góry nogami i z pełną taką urzędniczą nabożnością zaczął przeglądać do góry nogami wszystkie strony, wszystkie wizy, wszystkie opisy, po czym przeszedł do zdjęcia, które było oczywiście na tej pierwszej stronie, odwrócił z pięknym takim spokojem w oczach, popatrzył na to i powiedział thank you. No potem kolejni żołnierze też to wszystko oglądali, dokładnie było to samo, dokładnie do góry nogami. No, zaprosili nas potem na jakiś tam, powiedzmy sobie, lunch w tej wsi, ale musieliśmy podziękować, byliśmy tam króciutko, no i goniliśmy potem już do granicy z Kalkutą i tak dalej, i tak dalej. Jak człowiek przygotowuje się do takich podróży, bo na niektóre rzeczy można się przygotować, tak jak pan powiedział, przed każdą podróżą to są tygodnie, miesiące przygotowań, prawda? No tak. W jaki sposób? Czy to jest research w internecie? Jakiego typu fizyczne przygotowania? Bo też jeżdżąc do krajów, które są tak egzotyczne, wiadomo, że też musimy się zaszczepić na przykład. Są takie rzeczy, o których nie myślimy. Myślimy sobie, chciałbym pojechać tu czy tam, ale później fizycznie to wiąże się z wieloma właśnie przygotowaniami. No na pewno tak, zwłaszcza jeżdżąc autobusami gdzieś tam w północnej części Indii czy w Nepalu, gdzie bardzo często są zawaliska na drogach, czasami trzeba przejść z plecakiem, z wszystkim ze sobą. No nie ma takiej infrastruktury w wielu miejscach, jakbyśmy sobie życzyli, no ale patrząc, jak to wyglądało w latach, powiedzmy sobie, 80., a dzisiaj, to jest niesamowita różnica. Także tym autobusem praktycznie można dojechać już w bardzo wiele miejsc.
Kiedyś trzeba było wynajmować jakieś jeepy, targować się, szarpać się na różne sposoby z tymi ludźmi, bo oni jak widzieli tylko możliwość zarobienia, no to wiadomo, że to trwały te negocjacje czasami godzinami, żeby dojechać w jakieś no, naprawdę nieodległe miejsce. Także na pewno się wiele zmieniło. 30 lat różnicy w tym, co się dzieje w tej chwili w Indiach, w Nepalu czy w Bangladeszu. Może Bangladeszu, może nie, bo ten Bangladesz płynie swoim życiem. Ludzie sympatyczni. Niby też islamski kraj, ale no, mam tam ciepłe wspomnienia z tego kraju. Nieodłącznym atrybutem pana podróży jest oczywiście aparat fotograficzny i zaczynał pan od takich zupełnie, no takich, jakie były dostępne w tamtych latach. Teraz już zupełnie profesjonalnie. I zdjęcia, ale także opowieści z podróży. Opowieści, które ukazały się i zdobyły nagrody. No tak. Proszę się pochwalić, to jest właśnie ten moment. Nagrody, no. Na pewno, będąc w kanionie Antylopy, bardzo znanym, obleganym przez turystów od 20 już paru, prawie 30 lat, w tym kanionie natknąłem się na historię, która jest powszechnie znana. Mianowicie w 1997 roku doszło tam do tak zwanej powodzi błyskawicznej, gdzie zginęła prawie cała wycieczka. No, troszeczkę mieli pecha, ponieważ oni jeszcze mieli takie aparaty na film i w zasadzie już wyszli z kanionu, ale poprosili przewodnika, że jeszcze mają na tym filmach, mają jeszcze trochę do pstrykania, to wrócimy i zrobimy. I w tym momencie doszło do tragedii. To jest coś takiego, że to do końca trudno jest przewidzieć. Czasami opad deszczu w rejonie właśnie południowej części Utah, północnej Arizony, generalnie to jest troszeczkę w szerszym takim, ale mówimy teraz o kanionie Antylopy, to może się wydarzyć taka sytuacja, że 40 parę mil dalej spadnie deszcz i nic z gruchy, nic z pietruchy po prostu leci na nas powódź. Ona trafia do nas po kilkudziesięciu czasami minutach i płynie sucho, czasami zupełnie bezdusznie cicho. I no niestety były meldunki, że ten deszcz gdzieś tam opadł niedaleko, ale no, nikt nie przypuszczał, że ta powódź, ona to dramatycznie, to są ułamki sekund i ta powódź się pojawia i to nie jest tylko jak woda. Jak lawina trochę, prawda? Tak, i to jest tak, że to jest taka siła wody, że to za sobą ciągnie kamienie, drzewa i to proszę sobie wyobrazić, to jest w stanie pociągnąć kamień 3-4-krotnie większy od tego stolika. Wow. Ogromne, to są nie do wiary rzeczy, po prostu i na początku psunie właśnie taka masa materiału i to właśnie wpadło do tego kanionu szczelinowego. Ci ludzie byli bez szans i uratował się tylko przewodnik, który przyjeżdża tam co roku i szuka jeszcze, bo dwie osoby są nieznalezione do tej pory. Także no, to jest taka historia, z którą się tam spotkałem i starałem się to jakoś w miarę dynamicznie opisać. Także poprzez właśnie dzisiejszy internet i jakieś takie szybkie środki komunikacji udało mi się to najpierw pokazać w National Geographic w edycji polskiej, potem w Polskim Radiu, w tej części internetowej, gdzie ktoś spodobało się widać emocjonalnie, dziennikarze bardzo podchodzili do tej historii, bo rzeczywiście była niesamowita. No proszę sobie wyobrazić, rodzice Francuzi zostawili dwójkę dzieci i już nie wrócili z tej wycieczki po prostu i te dzieci zostały same. Także nie było tłumacza w hotelu, który byłby w stanie się z nimi porozumieć. Ściągali tego tłumacza. No, nad miastem latają helikoptery, no cuda na kiju, także to wyglądało niezbyt ciekawie, ale no, nomen omen zwiększył to popularność tego kanionu. Coraz więcej ludzi przyjeżdżał właśnie z Francji, właśnie z Niemiec, właśnie z tak jak z to bywa, regionu. Tragedia często przyciąga gapiów chętnych. Ja tam rozmawiałem z przewodnikiem, który nomen omen jest z plemienia Szoszonów. To interesujące jest, ponieważ jest to terytorium Indian Navajo. I ten przewodnik nam opowiada właśnie, jak oni przygotowują ten kanion wcześniej. Bo on co roku praktycznie też jest zalewany, tylko te powodzie są w okolicach, powiedzmy sobie, wczesnej wiosny, więc całymi wiadrami wyciągają ten cały muł, szlam, te wszystkie tam odpadki, że ten kanion, który turyści potem przyjeżdżają, wysiadają z autobusu i sobie oglądają, on wygląda zupełnie inaczej, czasami jest do kilku metrów nawet zalany różnym szlamem, różnymi odpadami, które no jak do kolektora wszystko to spływa na dół po prostu. Przejdźmy do tego zdjęcia. Zdjęcie ukazało się w albumie, który tutaj mamy. To jest niebywały prestiż dla fotografa. No, szczerze powiedziawszy, jak otrzymałem taką informację internetem od z National Geographic, z działu książkowego z Waszyngtonu, to myślałem, że to spam jest jakiś. To prawie niemożliwe, bo to
No, miliony tam, zdjęć. Miliony zdjęć. Fakt, że wcześniej kilka zdjęć już zostało tam dostrzeżonych, wyróżnianych przez edytorów, ale znalezienie się w takim albumie, gdzie 47 fotografów z tego świata prezentuje swoją najlepszą pracę, no to już jest taki, powiedzmy sobie, fotograficzny Oscar, po cichutku nazywając to. No straszna, strasznie wielka niespodzianka i no i cały czas no w tej chwili myślę, co by tu nowego znaleźć. Co można by nowego zrobić? No, no naprawdę wielki prestiż. Ja byłem zaskoczony, tu jest jedyne... Przekroczyło to marzenia. Absolutnie. No, szczerze powiedziawszy, jak zobaczyłem pierwsze swoje zdjęcie w numerze, no, powiedzmy sobie papierowym National Geographic, to już byłem strasznie dumny, mówię, ach, to moje zdjęcie w wielkim, słynnym piśmie. Natomiast no, znalezienie się w albumie, który co roku jeden z edytorów zbiera jakby najlepsze fotografie, najciekawsze fotografie roku i uzupełnia to legendarnymi, już starymi fotografiami, z wspaniałym tekstem, ta książka była bestsellerem w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie na przełomie roku, no to ja naprawdę byłem zachwycony tym po prostu, bo to już nie jest tak, że ktoś siebie tylko promuje i pracuje nad tym, żeby zostać słynnym fotografem, podróżnikiem, etc., tylko wybiera to grupa elitarnych edytorów, którzy spędzili i cały czas siedzą ślęczą nad milionami z nich i wyciągają te, które uważają najlepsze, najbardziej dynamiczne. I właśnie to zdjęcie ukazało się w tym wyjątkowym albumie. Proszę powiedzieć, jakie są kulisy zrobienia tego zdjęcia i co ono tak do końca przedstawia, bo właśnie to jest fascynujące, że tutaj to niemalże jak obraz wygląda tak naprawdę. No fakt. Kulisy były takie, że jak pojechałem do, to jest miejsce w Yellowstone National Park i cały czas miałem takie wielkie marzenie, żeby zrobić słynny Grand Prismatic Spring z powietrza. Znaczy zdjęcie, żeby go było widać tak jak z powietrza. Pierwszy raz widziałem to zdjęcie, które było wykonane przez profesjonalnych fotografów w ramach programu Kodaka i zdziwiłem się, w jaki sposób to zdjęcie zostało wykonane. No, potem doczytałem się, że ten człowiek leciał balonem, więc no, tam nie ma wycieczek balonowych, więc zacząłem kombinować, jak tam się można dostać, żeby chociaż urwać chociaż kawałeczek tego widoku. No i za pierwszym razem, jak przyjechałem, podobnie jak wielu innych fotografów, taki byłem mocno rozczarowany, bo chodzi się po takich podestach, jest kolorowo, żółto, czerwono dookoła, ale nic nie widać. Więc no, tak rozglądałem się po wzgórzach, mówię, skąd te zdjęcie zrobić? No i pierwszy wyjazd niestety wróciłem stamtąd rozczarowany trochę, ale czytałem, że moi koledzy fotografowie to również mieli podobny problem za pierwszym razem. No i udało mi się znaleźć odpowiednie wzgórze, odpowiednią ścieżkę. No i też mówię, ach, tam bardzo już niewiele ludzi będzie na pewno na tej ścieżce, ale patrzę, a tu idzie cała ekipa z trupą weselną, sobie robi zdjęcia po prostu, nie? I potem się okazało, że tych ludzi jest tam bardzo dużo i wszyscy robią zdjęcia, więc pierwsze pytanie, co zrobić, żeby to zdjęcie było inne. Mhm. Bo okazuje się, z tego miejsca jest codziennie robione ileś tam tysięcy zdjęć. Więc po prostu no, inny pomysł, inne jakby spojrzenie na to, nie wiem, założenie innego obiektywu i potem ślęczenie przed ekranem, zastanawianie się, co by z tym zrobić. No i ślęczałem i wykombinowałem, także jest. No. Tak. No, najpierw się pokazało w polskiej edycji National Geographic. Nawet było to zabawne, bo to było takie małusieńkie tam zdjęcie w tym numerze. No i kolega mi napisał, mówi, słuchaj, to jest chyba najlepsze zdjęcie w całym numerze. No ja mówię, wiesz, no chyba zamordowałoby wszystkie inne, mówi, dlatego takie malutkie zrobili. Ale tutaj pięknie. Ja byłem i to taka, myślę, że ciekawa historia, że to zdjęcie nie zrobione zostało żadnym jakimś super nowoczesnym aparatem. Bo zrobione zwyczajnym aparatem, niezbyt nawet drogim obiektywem. Także można było go spokojnie kupić. Myślę, że większość ludzi było na ten sprzęt spokojnie stać, bo sprzęt fotografowania to jest może 5%. No właśnie, to jest kwestia tego czegoś, w jaki sposób się widzi, prawda? Tego tak. Oka, tego wyczucia, tego no tak, ustawienia, no to jest światła i tak. Tak, że współczesne firmy, te najważniejsze na rynku, robią wszystko, żeby te produkty sprzedawać, ich coraz więcej, są coraz nowocześniejsze, coraz lepsze, coraz szybsze, coraz bardziej czułe. To jest szaleństwo po prostu. W tej chwili to wszystko przyspiesza, bo jest 4K, bo slow motion i takie historie. Więc ludzie po prostu przerzucają się z aparatu na aparat i to jest coś takiego jak taka magiczna kostka, która za nich coś może zrobić. No jest to super nowoczesne urządzenie, każde z nich jest coraz nowocześniejsze, ale to tak jak wspomniałem, to jest tylko kilka procent. To
to nie zmieni wszystkiego, bo wszystko, co mamy, mamy w głowie. To jest cały czas część sztuki, no i tego nic nie przeskoczy po prostu. Ja myślę, że nasza dzisiejsza rozmowa to zaledwie też kilka procent tego, o czym mógłby Pan nam tutaj opowiedzieć, dlatego już dzisiaj zapraszam na kolejne spotkanie, gdzie porozmawiamy może o Stanach Zjednoczonych, bo wiem, że to jest ostatnio taki konik właśnie Pana podróży. I o Indianach i ciekawych polskich akcentach, które można tutaj nawet niedaleko spotkać. Panie Robercie, dziękuję bardzo za spotkanie. Czas nas niestety goni, ale na pewno zobaczymy się jeszcze. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Do widzenia.